Cześć. Jesteśmy w 20-piętrowym apartamentowcu na wybrzeżu Costa Blanca. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda wnętrze, które zaprojektowałam. Teraz w jadalni połączonej z salonem. Moim ulubionym elementem tego wyposażenia jest oczywiście lampa z Vibi Flamingo. Jesteśmy w stanie nią manewrować dzięki ilości talerzy i oświetlenia, które zresztą jest tak zwane dimming, czyli możemy to ściemniać. Pokażę Wam teraz, jak wygląda zapalona lampa. Oczywiście na osprzęcie Bektiska, też mojego ulubionego. Zobaczmy sobie. O tak, to jest to. Okej. Praktycznie wszystkie meble, które tutaj widzimy, zamówiliśmy z Polski i tutaj ogromny szacun dla marki IWC, która dostarczyła wszystko na czas i w bardzo dobrej jakości, także nie mogłabym tutaj narzekać. Możemy też pokazać właśnie krzesła i tkaniny. Tkaniny są z kolekcji Macieja Zienia z Fargotexu. Tutaj też celowo zrobiliśmy zróżnicowanie. Mamy tutaj jodełkę, ale też mamy tradycyjny splot. I dywany wszystkie, które tutaj widzimy, również są z firmy Fargotex. No i oczywiście największy punkt tego programu to przewygodna sofa z IWC, i którą mamy mega fajnie doświetloną przez lampy z Aromas. Tutaj akurat hiszpańska marka również się pojawiła. Okej. Okay. Lamelki. Jeśli chodzi o te elementy frezowania, tutaj bardzo ważne było to, żeby dodać dynamiki we wnętrzu. Tak jak widzicie, jest ono bardzo stonowane, natomiast takie podziały pionowe bardzo fajnie odbijają światło. A tutaj, żeby nie iść w frezarkę, w drewno, w MDF, zrobiliśmy to zupełnie innym sposobem, dzięki panelom z Orak Decor. Są one frezowane i gotowe do wymalowania na budowie, dlatego bardzo polecamy. Tutaj brawo dla naszego wykonawcy z Mika Design, ponieważ przepięknie, proszę zerknąć, dociął tutaj nam przestrzeń na zrobienie ramki z Vectisa wpuszczanej. Chodźcie dalej. A, jeszcze jedno. Jak mogłabym zapomnieć o elemencie, na który czekaliśmy najdłużej, to są lustra. Lustra postarzane, a po hiszpańsku tak zwane espejo viejo. To są właśnie te lustra. Jak widzicie, nie są one równomiernie, mają też te przebarwienia właśnie w takim bardzo nierównomiernym rozłożeniu. No i tutaj, co mogę powiedzieć, gdybyśmy zamawiali takie lustra w Polsce, no to mielibyśmy po prostu cały wachlarz możliwości od koloru po postarzanie, natomiast w Hiszpanii takiego lustra już się nie produkuje, ponieważ jest uważane za po prostu stare lustro i tutaj raczej no nie jest to ani modne, ani też gdzieś tam wypuszczone do produkcji masowej. Dlatego, wiecie, znalezienie tutaj w okolicach Costa Blanca takiego lustra to był niezły wyczyn. Także ja jestem zadowolona z efektu. Idziemy dalej. No i jesteśmy w głównej sypialni, sypialni rodziców. Jest ona bardzo stonowana, tak jak zresztą całe pomieszczenie. Tutaj naszymi głównymi elementami i też, tak jak lubię mówić, biżuterią tego wnętrza są przepiękne lampy wykończone złotem postarzanym z hiszpańskiej marki Aromas del Campo. Połączyliśmy to z bardzo ciekawymi właśnie kinkietami i też te elementy tutaj to nie jest żadne tworzywo, tylko to jest kamień. Dalej mamy osprzęt Vectisa, chcieliśmy, żeby wszystko było spójne, ramki są białe, proszkowo malowane, żeby też się nie wydzielały, ale też stanowiły dodatkowy detal. Meble fornirowane, orzeszek, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Tutaj akurat to są jedyne elementy tak naprawdę wyposażenia, z wyjątkiem łóżka w tym pokoju, które są z hiszpańskiej marki. Natomiast łóżko mamy z IWC, także tutaj wszystko było robione na zamówienie, jeśli chodzi o tkaninę,
dobór, to tak. Także tutaj wszystko konsultowaliśmy z IWC, z salonem z Wrocławia. Dodatkowo też pani inwestorka bardzo zadbała o tkaniny takie dekoracyjne, czyli tutaj głównie mamy właśnie poduszki, wałki do właśnie wykończenia, które zamawiała również w Almidekor. Bardzo fajnie mi się to wyszło. No i tak jak obiecałam, muszę pokazać widoczki. Tak, jesteśmy na Costa Blanca. Przepiękne słoneczko. Mogłabym tak projektować zawsze. Zanim przejdziemy do pokoju córeczek, bliźniaczek, chciałam też zwrócić uwagę na korytarz. Specjalnie wykończyliśmy go tapetą bardzo dobrą jakościowo z marki Arte. Tutaj również wszystkie tapety, tkaniny, zasłony zamawiałam we współpracy z Agnieszką Miką z Mika Design. Idziemy dalej. Tutaj łazienki nie będę Wam pokazywać, właściwie w tym mieszkaniu są dwie łazienki, ale w Hiszpanii jest taki standard deweloperski, że tak naprawdę wchodzimy do mieszkania, gdzie jest już biały montaż, jest opłytkowanie i tak naprawdę do łazienki dobierałam tylko dodatki, dlatego myślę, że przejdziemy sobie od razu do pokoju dziewczyn. Tak, tutaj troszkę odrobina szaleństwa. Fototapeta akurat została przywieziona z Polski. Mamy tutaj fajny motyw zieleni i oczywiście miękkość, dużo mięty. I tak jak w poprzednich pomieszczeniach, łóżka zostały wykonane na wymiar, ponieważ jak wejdziecie sobie na stronę IWC, nie znajdziecie tam niestety pojedynczych łóżeczek 90-tek dla przykładowo dzieci czy do pokoju, gdzie chcecie mieć rozsuwane, ale tutaj IWC stanęło na wysokości zadania i zrobiło nam te łóżka na zamówienie. Dlatego dobieraliśmy sobie skrzynie, dobieraliśmy sobie zagłówki i tak naprawdę wszystko zostało wykonane tak, jak chcieliśmy. Idziemy dalej. Lustra też są z najnowszej kolekcji IWC, ponieważ wprowadzili do swojej marki dodatki, lustra, regały, wprowadzili bardzo fajne też takie dodatki ceramiczne. A tutaj mamy od razu przejście do sypialni starszej córki. Lampa z Aromas i tutaj właśnie nawiązanie do kulek, które mamy tutaj w rzeźbiarskiej lampie. Mamy przeniesienie też na ścianę. Tak jak zauważyliście, tutaj mamy mocną grę strukturalną, ale widać ją tylko tak naprawdę jak się przyjrzymy, dlatego że to są tapety imitujące len i bardzo zresztą przyjemne w dotyku, naturalne. Dlatego myślę, że do tego regionu jak najbardziej to pasuje. Jeżeli nie chcemy mieć mocnego akcentu, ale też nie chcemy mieć ściany typowo pomalowanej farbą, no to polecam oczywiście takie bardzo delikatne tapety strukturalne. No i myślę, że jest to przyjemne i w dotyku, i fajnie też ociepla całość, przede wszystkim sypialnię.